dniu dzisiejszym mamy Dzień Wcielenia. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 110 ochotników, w tym 30 kobiet. Na chwilę obecną stawiło się nam 93 żołnierzy, w tym 22 kobiety. Żołnierze po dzisiejszym dniu wcielenia przejdą szereg szkoleń zapoznawczych, teoretycznych, po czym przejdziemy do szkoleń praktycznych. Już w pierwszym tygodniu będą mieli pierwsze zajęcia z bronią, w kolejnym wykonają już strzelania amunicją bojową. Generalnie duża dynamika, dużo szkolenia. Myślę, że czas zajmiemy im odpowiednio i atrakcyjnie. W pierwszej wersji należy udać się do Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w odpowiednim terenie administracyjnym w swoim miejscu zamieszkania. Tam wszyscy zgodnie z obowiązującymi przepisami pokierują danego młodego człowieka bądź troszkę starszego. Wszystkie uwarunkowania są zawarte w ustawie o obronie ojczyzny. Następnie dostaje się przydział już tutaj do naszej jednostki. Należy wstawić się w określonym dniu, który osoba otrzyma do wiadomości. I wtedy przechodzi m.in. umundurowanie, zaewidencjonowanie na stan jednostki. Szkolenie trwa 28 dni, jest to szkolenie podstawowe. Takie samo dla mężczyzn i dla kobiet. Okej, dozbraję się, buty są okej, tak? Tak jest. Na tym określonym kursie przyjmowanych ludzi w tym miesiącu mamy 110 miejsc, w tym 30 miejsc dla pań. Z tego co się orientuję, to już jest prawie wszystkie miejsca są wypełnione. Po wybuchu wojny w Ukrainie każdy sobie zadał pytanie, co mogę zrobić dla ojczyzny, tej dużej i tej małej. Tak naprawdę każdy z nas chce się obronić przed złem. Jest to pierwsze pytanie, które sobie zadajemy przy natłoku tego rodzaju informacji. Na to możliwość wprowadzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej zmiany przepisów w postaci ustawy o obronie ojczyzny spowodowała, że wiele osób zdecydowało się podjąć taką decyzję, podjąć te wyzwanie i rękawice rzuconą tak naprawdę przez los. Wojny w Europie nie było już prawie przez 100 lat. Jedno lub dwa pokolenia wychowały się bez strachu, który powoduje różnego rodzaju działania i też właśnie podejmowanie decyzji. Nadto jeszcze można do tego dołożyć, każdy się chce sprawdzić, odpowiadając właśnie na zadane pytanie, co mogę zrobić w takiej sytuacji. Następna osoba. Nie tylko tak pytam.